Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Nowej Lewicy w Kutnie. Nazywam się Bartosz Menesewicz, jestem kandydatem Nowej Lewicy z miejsca 18 w okręgu sieradzkim i wspólnie z posłanką Pauliną Matysiak, z kandydatem do Sejmu Sebastianem Walczakiem witamy na konferencji. Będziemy mówić o zarobkach księży katechetów w kutnowskich szkołach podległych starostwu. Jako Lewica, ja idziemy z hasłem rozdziału Kościoła od państwa. Jesteśmy za zdecydowanym rozdziałem ołtarza od tronu, za świeckim państwem. I dziś mówimy, sprawdzam, jeżeli chodzi o kutnowskie szkoły podległe starostwu. W sierpniu wysłaliśmy zapytanie do starostwa, ile wynoszą zarobki księży katechetów uczących w szkołach. Otrzymaliśmy odpowiedź ze starostwa, a z Urzędu Miasta no niestety nie, gdzie takie pismo też kierowaliśmy i mamy informację o tym, ile wynoszą wynagrodzenia katechetów, jaka jest liczba uczniów uczęszczających na lekcje i ile ta liczba uczniów wynosi w procentach całościowej liczby uczniów uczęszczających do danej szkoły. I tak oto na przykład szkoła imienia Dąbrowskiego. Tam zarobki księży katechetów za poprzedni 2022 rok wyniosły blisko 100 tysięcy złotych. Liczba uczniów uczęszczających na lekcje religii to 324, co stanowi tylko 59% całości społeczności szkoły. Na przykład słynny Kasprowicz, liceum Kasprowicza, 80 tysięcy złotych przeznaczonych na zarobki księży, na 33% uczniów uczęszczających na lekcje religii. Co dalej? Na przykład szkoła imienia Troczewskiego. Ponad 100 tysięcy złotych przeznaczonych na zarobki księży za poprzedni rok, gdzie uczniów jest tylko lekko ponad 43% uczniów chodzi na lekcje religii. I co ważne, chcę, żeby to wybrzmiało, Lewica nigdy nie była przeciwko wiernym, nie będzie przeciwko wiernym i nie jest przeciwko wiernym chodzącym na lekcje religii, ale zgodnie z naszymi postulatami lekcje religii powinny być realizowane w szkółkach katechetycznych. Jesteśmy za tym, aby przestać przekazywać pieniądze na zarobki księży katechetów uczących w szkołach z pieniędzy publicznych. Co jak widzimy, cała kwota to prawie 900 tysięcy złotych za poprzedni rok. Na pewno w wcześniejszych latach było podobnie, jak nie więcej. A co będzie w przyszłości? No miejmy nadzieję, że to będzie wyzerowane, ponieważ nie chcemy przeznaczyć pieniędzy z wydatków z pieniędzy publicznych na księży katechetów. Oraz co ważne, chcemy, aby właśnie szkoły były neutralne poglądowo, chcemy, aby każdy uczeń, każda uczennica czuła się dobrze w szkole, bez względu na to, jaką religię wyznaje, czy jakiej religii, czy jeżeli nie wyznaje żadnej religii, to też ma prawo czuć się dobrze. I chcemy realnego, prawdziwego rozdziału Kościoła od państwa, świeckiego państwa. To jest nasz postulat. Te pieniądze, te kwoty możemy przeznaczyć słuszniej, rozsądniej i cele na pewno się znajdą. Takie, które będą na pewno słuszniejsze. O tym, na co możemy przeznaczyć te kwoty, opowie Sebastian Walczak. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, Sebastian Walczak, również kandydat Lewicy z miejsca 11. Ja chciałem powiedzieć, że sprawdziłem, na co można było przeznaczyć takie niemal milion złotych, 900 tysięcy. I sprawdziłem chociażby salki komputerowe, coś, co jest przyszłością tak naprawdę naszego świata, aby młodzież uczyła się chociażby obsługi nowoczesnych programów na nowoczesnym sprzęcie. Koszt takiej salki, która ma 11 stanowisk, 10 dla uczniów, jeden serwer dla nauczyciela, to jest koszt około 50 tysięcy złotych, co jasno nam pokazuje, że tutaj mielibyśmy około 18 salek komputerowych z nowoczesnym sprzętem. Dalej moglibyśmy zainwestować chociażby w refundację przejazdów dla uczniów. Nie tak, żeby tylko jeździli do szkoły i z powrotem, ale także na przykład mogły jeździć po mieście czy też po powiecie. Przypomnę, że to już będzie kilkanaście lat temu, kiedy rozpoczynałem akcję Dzieciaki bez biletów i chciałem, żeby w Kutnie dzieciaki mogły jeździć za darmo komunikacją miejską. My jako Lewica bardzo wspieramy komunikację miejską i chcielibyśmy, żeby najmłodsi już się uczyli korzystania z niej. I te pieniądze, czyli powtarzam, niemal milion złotych rocznie,
oszczędności, gdybyśmy wyprowadzili religię ze szkół, byłoby na pewno fajnym zastrzykiem gotówki na tego typu projekt. Kolejną sprawą, o której chciałbym powiedzieć, to też, nawiązując do ostatniej afery wizowej, 900 tysięcy złotych to jest niemal 45 wiz do Polski w Bangladeszu. Kupionych u ministra PiSu. To też taki mały przytyk, ale to pokazuje, jak wielkie to są pieniądze i jak wiele możemy my zaoszczędzić jako mieszkańcy tego powiatu na tym, że wyprowadzimy religię ze szkół do salek przy kościołach dla osób, które chcą się tam uczyć. Gdy spojrzymy się na te dane, które tutaj mieliśmy, to niewiele szkół zbliża się lub ma 100% uczniów chodzących na religię. A tym nauczycielom, katechetom, należy za to zapłacić tak, jakby mieli 100%, no bo mają mniejsze klasy, ale jednak muszą przyjść. Dlatego wynieśmy religię ze szkół do salek katechety, do salek przy kościołach. Niech osoby, które wierzą, uczą się realnej religii, a szkoła niech będzie neutralna światopoglądowo, niech będzie przyjazna i dla ludzi, którzy wierzą w Boga, tego czy innego, jak i dla ludzi, którzy tego Boga nie wierzą. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry, Paulina Matysiak, posłanka na Sejm. Kończąc tę konferencję, chciałam przypomnieć o postulatach, z którymi Lewica idzie do wyborów, bo Lewica jest tym ugrupowaniem, jedynym ugrupowaniem, które stawia na świeckie państwo. Dla nas to jest jeden z kluczowych postulatów. Była już dzisiaj mowa o wyprowadzeniu religii ze szkół, ale poza tym postulatem mamy jeszcze kilka innych. To likwidacja funduszu kościelnego, to likwidacja klauzuli sumienia, żeby niezależnie od tego, do jakiego lekarza idziemy, czy do jakiej apteki idziemy, żebyśmy mogli zrealizować receptę, czy mogli otrzymać świadczenie i pomoc, na którą zasługujemy i której potrzebujemy. To także kwestia wprowadzenia kas fiskalnych dla księży, tak żeby Kościół był opodatkowany w podobny sposób jak organizacje pozarządowe. Każdy, kto prowadzi stowarzyszenie czy fundację, doskonale wie, w jaki sposób musi rozliczać się ze swoich przychodów, jak musi prowadzić księgowość. Chcemy, żeby w dokładnie taki sam sposób rozliczali się księża, rozliczały się związki wyznaniowe, bo to dotyczy oczywiście wszystkich związków wyznaniowych. Ale to, co jest kluczowe, to właśnie wyprowadzenie religii ze szkół. Było dzisiaj o tym dużo mowy. Szkoła powinna być neutralna, światopoglądowa, powinna być przyjazna, powinna być bezpieczna dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy, niezależnie od tego, w co wierzy, czy w co nie wierzy. I jak widać, naprawdę możemy na tym sporo też zaoszczędzić, bo w kwestii samych szkół powiatowych, szkół średnich, które prowadzi powiat, to jest prawie miliard złotych, ponad 900 tysięcy. My nie podaliśmy danych, nie mamy takich danych z miasta Kutno, nie mamy takich danych z gmin, ale doskonale też Państwo zdajecie sobie sprawę, że w całym cyklu nauczania lekcji religii jest więcej niż lekcji chemii, lekcji biologii, lekcji fizyki. To nie powinno tak wyglądać, to jest postawione na głowie. Stawiamy na szkołę, która będzie uczyć, która wypuści ze swoich murów wykształcone osoby, które będą mogły dalej zdobywać swoje wykształcenie, a lekcje religii powinny odbywać się tam, gdzie jest ich miejsce, czyli w kościołach, w salkach katechetycznych, w salkach przykościelnych, tak żeby każdy, kto jest wierzący, mógł swoją wiarę dalej realizować, mógł ją pogłębiać i robił to w miejscu, które jest do tego przeznaczone. Przypomnę, Lewica to świeckie państwo. To jest dla nas postulat bardzo ważny, o którym mówimy od dawna. I dzisiaj prezentowaliśmy te rozwiązania razem z kandydatami z naszej listy, listy numer 3, listy Lewicy. Prezentował je Bartosz Menesewicz, kandydat z miejsca 18, Sebastian Walczak z miejsca 11, i ja, Paulina Matysia, która tę listę ma przyjemność prowadzić. Bardzo dziękuję. No tak, ale tu mówimy o powiecie, tak? Że dla dzieciaków, które mają legitymację szkolną z powiatu, żeby mogły też jeździć, tak? Chociaż tutaj też musimy powiedzieć o tym, że niestety, ale w powiecie komunikacja zbiorowa leży i kwiczy, jest tak naprawdę oddana w ręce prywatne. To jest coś, co trzeba... Może jeszcze jedna uwaga, bo to, co jest kluczowe, o ile do szkół podstawowych gmina musi zapewnić bezpłatny dojazd, zwłaszcza gdzieś na wsi i ma taki obowiązek, to ze szkołami średnimi jest już inaczej. Tak naprawdę mamy wolną amerykankę i bardzo często młodzież wybiera
tę szkołę czy to miasto, do którego ma lepszy dojazd albo gdzie pracują rodzice. Należałoby się zastanowić, czy z każdego miejsca w powiecie można łatwo dojechać na przykład tutaj, do Kutna, gdzie mamy szkoły średnie, czy po prostu w inne miejsca, gdzie ktoś chce kontynuować swoją naukę. Nie ma takich rozwiązań ogólnopolskich. Tutaj takim rozwiązaniem mogłaby być właśnie ta bezpłatny transport dla uczniów czy osób, które się uczą do określonego wieku. To jest tylko przykład tego rozwiązania. My tego rozwiązania nie narzucamy. Widzimy, że mamy prawie 1 000 000 000 zł, które można byłoby wydatkować na inne sprawy. Na dofinansowanie kultury, dofinansowanie sportu, dofinansowanie infrastruktury. Tak naprawdę tych potrzeb jest bardzo, bardzo dużo. Dofinansowanie wypłat dla nauczycieli chociażby. I tutaj po prostu Rada Powiatu mogłaby się nad tym zastanowić. Widzimy, że te oszczędności jakby na każdym poziomie, czy w gminie, czy w powiecie, czy w mieście, jakby są możliwe do poczynienia. Ja chciałbym zapytać, czy macie może dane jakieś statystyczne, czy z roku na rok przybywa uczniów, którzy chcą uczyć się religii, czy też nie? Pamiętam moją konferencję prasową z października 2021 roku i pamiętam, że wtedy liczba uczniów w łódzkich szkołach miała tendencję spadkową i tak jak tutaj mamy informację, procent uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkołach podległych starostwu, no te procenty są 59%, 33%, 43%, 43%, 42%, 15% w zeszłole szkół w Żychlinie, także no, te procenty są dość niskie i myślę, że ta sekularyzacja, zeświadczenie, jeżeli chodzi o liczbę uczennic, uczniów uczęszczających na lekcje religii, czy to z moich wspomnień, czy z historii opowiadanych przez moich znajomych, uczęszczających do liceów, tutaj wymienionych, do Dąbrowszczaka, do Kasprowicza, są coraz niższe i ta tendencja na pewno jest spadkowa i w przyszłości prawdopodobnie doprowadzimy do tego, że lekcje religii będą poza szkołą, a ci, którzy chcą, będą na nie uczęszczać, a ci, którzy nie i tych drugich zapewne będzie mniej. Mam taką nadzieję. Też wspomnieliście, aby kościoły miały tak zwane kasy fiskalne. Czemu by miało to służyć? No myślę, że to jest jakby sprawa oczywista, ja o tym mówiłam. Przede wszystkim jasnemu rozliczeniu po prostu z tych funduszy i tych wpływów, które do kościoła trafiają. Obecnie jest bardzo często tak, że płacimy za różne usługi, co łaska i to co łaska bardzo często ma swój po prostu nieformalny cennik i myślę, że Państwo, którzy korzystacie z tych usług, bo nie wiem, musicie zorganizować pogrzeb, organizujecie ślub, wiecie ile takie oferty w poszczególnych kościołach kosztują, one się bardzo często znacznie od siebie różnią. Nie ma tutaj jakby jednolitych stawek, a druga sprawa, no po prostu żebyśmy byli wszyscy traktowani równo. No nie może być tak, że w XXI wieku w państwie tak naprawdę mamy organizację, która tak naprawdę do kieszeni dostaje bardzo olbrzymi zastrzyk gotówki, gdzie podobne organizacje czy inne, bo niewyznaniowe, muszą po prostu z każdego wpływu się rozliczać. Każdą dotację rozliczyć co do złotówki, pokazać skąd mają pieniądze, na co te pieniądze wydają. I wydaje nam się, że to po prostu jest taki postulat bardzo równościowy, który chce traktować wszystkich w podobny sposób, w ten sam sposób. To jest też postulat, którego celem jest pewna transparencja, pewna wiedza o tym, jakie wpływy, jaki poziom tych przychodów mają poszczególne związki. Myślę, że nikomu to na pewno nie zaszkodzi. Czy macie może, czy pani ma akurat taką wiedzę, ile dzisiaj państwo, rząd przeznacza na kościół? Na ten moment nie jestem w stanie podać konkretnej kwoty, natomiast chyba wszyscy się zgodzimy, że zdecydowanie za dużo to z jednej strony właśnie lekcje religii, za które płacimy wszyscy, to kwestie właśnie dofinansowania chociażby ziemi, którą Kościół też kupuje bardzo często z olbrzymimi bonifikatami, na które nikt by takiego upustu, takiego rabatu nie dostał. To jest też kwestia tak naprawdę też takich kosztów nawet związanych niekoniecznie z samymi finansami, bo ja wspominałam chociażby o klauzuli sumienia i dostępie do
lekarza czy do farmaceuty, który obsłuży nas tak, jak powinniśmy. I o ile w dużym mieście pewnie nie ma w tym sensie z tym problemu, że jeżeli w jednej aptece nie zrealizujemy recepty, to pójdziemy do drugiej, ale jeżeli ktoś mieszka już na wsi albo w małej miejscowości, to niekoniecznie taki wybór ma. I chcemy po prostu, żebyśmy wszyscy mogli być traktowani w ten sam sposób, żebyśmy mieli dostęp do tych usług podobny, żeby nikt nie odmawiał nam świadczenia, z którego możemy skorzystać, bo nie powinno być tutaj różnicowania ze względu na to, gdzie mieszkamy. Bo ktoś, kto mieszka w małej miejscowości czy na wsi, tak samo potrzebuje skorzystać z opieki ginekologicznej i nie powinien być zostawiany samemu sobie, samej sobie i szukać lekarza, który na tą klauzulę sumienia powoływać się nie będzie. Znaczy to trzeba po prostu zlikwidować, klauzulę sumienia trzeba wyrzucić do kosza, bo wiemy, czym to się kończy, zwłaszcza obecnie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, pod rządami prawicy, która tak naprawdę zaostrzyła te przepisy związane z przerywaniem ciąży po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj kandydaci, którzy ze mną są, też są zaangażowani w kwestie i walkę o prawa kobiet. Organizowaliśmy marsze, organizowaliśmy pikiety i tutaj, no to jest ta kwestia, którą po prostu trzeba zmienić.